Witajcie drodzy YouTubowicze, Kazan z tej strony, a przed Wami kolejny numer magazynu wrzesień 1939, już 48, wraz z dołączonym do niego modelem samochodu pancernego w skali 1 do 72 zondercraft 200 Ein und Najpierw oczywiście przyjrzymy się samej gazetce, widzimy tutaj ilustrację, powtórzoną tą z pudełka, troszkę większą, patronat Muzeum Wojska Polskiego, logo serii, no i oczywiście y, opisana zawartość. Dalej znajdziemy tradycyjny wstęp od redakcji, szóstą część opisu walk wielkopolskiej brygady kawalerii w bitwie nad wzurą. Jest to jak najbardziej ciekawa lektura. Mamy zdjęcia w środku, dane techniczne tego pojazdu, schemat malowania z wykorzystaniem farbek z palety Valeo, krótki poradnik malarski. No i tu opis konstrukcji tego samochodu. Skąd w ogóle wziął się pomysł na taki pojazd? Tutaj znajdziemy jak będzie wyglądał taki lekki pluton samochodów w grze wrzesień 1939, reklama klubu, no i innych numerów serii oraz serii zawierającej zasady do historycznej gry bitewnej wrzesień 1939. Tak wygląda pudełeczko. Tutaj tradycyjnie mamy ilustracje, logo serii, logo wydawcy, skalę 1 do 72, zapewnienie o łatwym montażu. No i tutaj mamy taką ikonkę z samochodem. W poprzednim numerze też była tylko ikonka z samochodem, a dostaliśmy figurkę. Tak samo jest w przypadku tego numeru. Przyjrzyjmy się pudełku z tyłu. Tutaj mamy informację o wieku nieodpowiednim, czyli od 0 do 3 lat. Wiek zalecany 14. Plus wyprodukowano w Polsce. No i tutaj mamy znowu schemat malowania z wykorzystaniem farbek z palety Valeo. Instrukcje budowania tego modelu, a w środku znajdziemy wypraski. Tak one wyglądają. Wraz z kalkomaniami przyjrzymy się mi się bliżej. Tutaj zamknięte są one w woreczek strunowy, co mi sugeruje jakieś pakowanie ręczne. I oczywiście należy wspomnieć, że pudełko było zafoliowane i przyklejone do okładki magazynu, więc nie było możliwości, żeby zgubić te kalkomanie, które nie znajdowały się w woreczku szczęścia. Arkusz kalkomani jest taki sam jak w poprzednim numerze. Czyli mamy cztery krzyże belkowe i dwa komplety tablic rejestracyjnych, jednakże do tego numeru dano inne numery rejestracyjne niż w poprzednim. Więc jeśli postawimy nowszy i starszy pojazd obok siebie, no to nie będzie tego problemu, że dublują się numery rejestracyjne. Ale mamy tylko dwa komplety, więc no, zakupując więcej tych pojazdów, może nam się to już zacząć powtarzać. Mimo wszystko uważam, że ten element jest jak najbardziej na plus. Jeszcze kilka słów o instrukcji. Uważam, że w tej formie, jaką tutaj producent nam przedstawia, czyli malutkiej ilustracji z tyłu pudełka, które no też nie grzeszy jakimiś wielkimi rozmiarami, jest skandaliczne. To powinno być coś większego, czytelnego. Można wykorzystać do tego celu gazetkę. No ale nie znalazłem błędów tego typu, żeby numerowanie elementów nie zgadzało się z tymi na instrukcji, więc jest to plus. Wypraska. Kół przedstawia to samo co w poprzednim numerze, to jest ten sam element. Mamy tutaj reflektory, koło zapasowe, cztery koła jezdne. Fotel kierowcy, no i takie bagneciki do zaznaczenia oprysu pojazdu, żeby kierowca miał łatwiej nawigować w ciasnych przejazdach. Tu jedyną wadą może są jakieś delikatne skurcze na reflektorach, ale tego nie będzie raczej widać, więc no, wspominam o tym przez po prostu czystą taką rzetelność. No ładnie są zaokrąglone te reflektory, no i koła od wewnątrz nie powinny być żadnego problemu z wpasowaniem ich. W przypadku koła zapasowego mamy tu nawet taką podłużną wypustkę, która będzie odpowiadała w głębieniu, w pojeździe i ten element dzięki temu wygodnie przykleimy i w dobrym miejscu, a z samymi kołami również nie powinno być żadnych problemów. Przyjrzyjmy się drugiej wyprasce, a raczej ich zespołowi, bo mamy tutaj kilka takich ramek. Oddzielnych, jakby ta oznaczona literką B musiała zostać przecięta, żeby zmieściło się to w opakowaniu. Ja myślę, że pierwotnie chciano odcinać to tutaj. Tu mamy oddzielne oznaczenie literką A tej małej wieżyczki. Jak widzimy, wszystko jest na niej już odlane. Te szczeliny obserwacyjne, i tutaj. Taka siateczka, te szczeliny są chyba z peryskopami, nie jestem pewien. Przyjrzyjmy się figurce jednego z załogantów. Jak widzimy, delikatne linie podziału formy są. Tutaj jest taki element, który należy odciąć, on zapewniał nam lepsze odlanie tej figurki, ale widzimy, jest ona w pozycji siedzącej, więc może będzie pasować do tej wieżyczki, tak żeby na niej siedziała. Będzie to na pewno fajnie wyglądać. No i przechodzimy do samego pojazdu. Górna. Połówka no, tego kadłuba, jak widzimy, jest odlana jako jeden duży element. Mamy tu już klapy gotowe, wyposażenie dodatkowe. Zderzak jest również jednym elementem, więc montaż tego nie powinien przysporzyć żadnych kłopotów. Tutaj mamy taką płytę osłaniającą zawieszenie to jest klapka tutaj na to, skrzynkę jakąś na narzędzia, uzbrojenie, karabin maszynowy. To widzimy, jest dość skomplikowana część jeden element, podobna bardzo do tego z poprzedniego numeru. Tu zwracam uwagę, że ramka jest otwarta z tej strony, będzie nam łatwiej wycinać te elementy. To jest plus. No tutaj mamy błotniki, jeden jest z gaśnicą. No tu dodatkowe jakieś wyposażenie na nich jest lewarek. Bardzo fajnie wygląda. Tutaj taka kratownica odlana, gdzie pewnie było miejsce na stawianie nóg. No wygląda to bardzo dobrze. Mamy nawet jakieś detale we wnętrzu w postaci nożyc i otworki, które pomogą zbudować nam ten pojazd. Dzięki temu górna połówka, dolna ładnie się ze sobą zgrają. A mówiąc to o dolnej połówce, no to musimy się jej oczywiście przyjrzeć. Widzimy zawieszenie wraz z sprężynami, układ wydechowy. Mamy tutaj dyferencjały, wał. Wszystko jest drążki skrętne, świetnie to wygląda. No właz, którym można było wejść do środka i dodatkowe elementy. W wnętrzu się zaraz przyjrzymy, tutaj jest te skrzynka na włazie, miejsce na koło zapasowe i jeszcze coś, co będziemy przyklejać błotnik. Tak, to jest miejsce na błotnik, więc też będzie nam troszkę wygodniej yy, dzięki temu połączeniu kształtowemu. No i widzimy wyposażenie wnętrza, tu są jakieś granaty, podstawy yy, pod ten karabin maszynowy, z tyłu brakuje jednak silnika, nie będzie go jednak widać za bardzo, a z przodu mamy lewarki i miejsce, gdzie przykleimy fotel. Kierowcy, no, ale tu będzie szła ta duża poprzeczka, która ułatwi nam montaż. Jednak przez ten mały otwór, który znajdziemy w wieży, no to nie ma co się łudzić, że będziemy mogli sobie bezproblemowo oglądać wnętrze tego pojazdu i nie ma co czepiać się wewnętrznych detali. Tak prezentuje się sklejony już model. Jak widzimy, figurka jest w takiej fajnej pozie, że możemy ją gdzieś sobie posadzić. Moglibyśmy ją też na tej wieżyczce w ten sposób, ale ta blacha tutaj jest za cienka i to nie wygląda naturalnie jak ona tu na tym siedzi, jak to było przedstawione w ilustracji do poprzedniego modelu. Tam na wieży była grubsza płyta, nic nie stoi na przeszkodzie, by zamienić sobie te figurki i tą wykorzystać w tym poprzednim lekkim samochodzie pancernym SDKFZ 222, a nie tutaj. Dobrze, podziękujmy już figurce. No i przyjrzyjmy się samemu pojazdowi. No jak widzimy wieżyczka tutaj jest bardzo niziutka, ledwo co odstaje z nad tego kadłuba. Mamy tutaj różne detale, łopatę, włas z jakąś skrzynką, tą skrzynię doklejamy, tutaj drążki od układu jezdnego, jest płyta osłaniająca zawieszenie, reflektory, bagneciki, szczeliny obserwacyjne dla kierowcy, no i dalej mamy... Tutaj domyślam się, że gdzieś rejestracja na jednej z tych, z tych powierzchni będzie przyklejona. Układ wydechowy tutaj ładnie się zbiega. Kratka do chłodzenia silnika. Tutaj mamy klapy też. Kolejne. Zawieszenie ładnie odwzorowane. Układ jezdny. Fajnie to wygląda. Podoba mi się to dalej. Kolejny wydech. No i koła oczywiście. Właz. Tak to wygląda. Od spodu ten układ jezdny świetnie się prezentuje. To jest moja wina. Ja tutaj za głęboko się troszkę wwierciłem, wklejając magnes. I właśnie chcę wam pokazać, jak zamocowałem tą wieżyczkę tutaj w tym pojeździe. Żeby ją wymontować, trzeba złapać pensetą. Tam o, tutaj ten pierścień wieży jest mniejszy niż w tamtym pojeździe. Więc ciężko się wyjmuje ten fotel, zawadza po prostu. No i ja rozwiązałem to w ten sposób, że tutaj wkleiłem magnes uprzednio, nawiercając ten element. magnes 3x1, średnica 3 mm, grubość 1. No i tam w podłodze tego pojazdu jest taki sam. Mógłby być nawet mniejszy ten magnes, tu nie potrzeba takiej siły trzymania. No i tu widzimy karabin maszynowy. A wewnątrz, no to widać troszkę oporządzenia. tu jakieś granaty. Coś widać przez ten otwór, ale jeśli zamocujemy już wieżę, no to naprawdę niewiele widać z tego, co jest w środku. Tam się trzeba mocno wpatrywać, światło musi nam szczęśliwie wpaść i może coś zobaczymy. Dlatego, malowanie wnętrza w tym modelu nie jest wymagane. Przejdźmy do podsumowania. Na początku tradycyjnie już fakty cenowe. Za model zapłacimy 19,95 w tej cenie dostając właśnie fajny, lekki samochód pancerny w skali 1 do 72 wraz z jednym załogantem. Uważam, że tutaj cena jest jak najbardziej atrakcyjna. Model jest fajny w montażu, miło się go składa, są tam odpowiednie wypustki i połączenia kształtowe, na przykład błotniki. Montuje się w bardzo wygodny sposób, przyjemny. Więc tutaj nie ma absolutnie czego się przyczepić. Model wygląda też świetnie po sklejeniu. Dlatego moją oceną końcową będzie 9 na 10 całego tego numeru. Odejmuję tylko jeden punkt za instrukcję, która według mnie jest ciągle za mała i można to po prostu poprawić. Nie musicie także, tak jak ja, bawić się z tą wieżyczką mocowaną na magnes. W przypadku tego modelu uważam, że z czystym sumieniem możemy przykleić ją sobie na stałe. Nie będziemy musieli wtedy malować tego wnętrza, które no, jest słabo widoczne i nie trzeba się nim przejmować. Jeśli ten model składamy do gier bitewnych i po prostu będziemy na niego patrzeć gdzieś tam z góry na polu bitwy, jeśli jest to model na półkę i chcemy mieć no, pełen wypas, no to wtedy jak najbardziej trzeba pomyśleć nad tym, żeby to wnętrze wykonać. Jeśli je pomalujemy na taką farbę w miarę jaśniejszy kolor, tam do odpowiednie rozjaśnienia damy, no to będzie, będzie coś widoczne. Myślę, że to już wszystko, co można powiedzieć o tym pojeździe, jeśli kogoś interesuje akurat ta tematyka, no to nie widzę przeciwwskazań, żeby w ten model się zaopatrzyć. Zachęcam do zostawienia komentarza, co Wy sądzicie o tym modelu, czy może już go sklejaliście, pomalowaliście, czy moja recenzja pomogła Wam w zdecydowaniu się na zakup. Z chęcią o tym poczytam w sekcji komentarzy. Zachęcam również do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu, jak i każdego filmu na moim kanale. Oglądaliście recenzję Kazana, pozdrawiam Was, cześć.